Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Far Cry 3. I cóż, wow, ale pierdutnęło to, no bez kitu. Świetnie. Ktoś tu jeszcze jest, halo? Czy ktoś tu jeszcze żyje? No to skurczybyk. Pięknie, świetnie. Dobrze jest. Świetnie. Ja cię kręcę. O Jezu. Kurde, co za farciarz. Masz farciarzu ty. Jeszcze ktoś chce dostać? Halo? Pewnie, że chce dostać. Dobra. Co my tu mamy? Checkpoint, ale... Świetnie. Nara ci. No, elegancja Francja. Bardzo dobrze, świetnie. Świetnie. Smok. Gdzie ten smok? Halo. Padł mi smok? No teraz nie wiem. Chyba padł, ale dobra, okej, okay, fajnie. Świetnie. Okej. Okay. Świetnie. O, jeszcze nie padli. Ty skurczy byku, ty mały. Kolejny smok? No to nieźle. O ja cię kręcę. Dobra. Thank you.
O, ja cię kręcę, dobra. Tu są kolejni. Dobra, świetnie. Dobra. A, tu jest, dobra, widzę cię. Dobra, świetnie. Okej, świetnie. Serio dostał. Dobra, o, czekajcie. Dobra. Świetnie. Wszyscy chyba. What is this place? Detecting high levels of bioradiation. Dobra, sam. I'm trying to make the world a better place. No more coddling in the weak. No more politicians and lawyers and goddamn Democrats. It's going to be survival of the fittest. Wow. Smoke. What the hell is this? I am the Battle Harbor Dragon Assault Strike System. Serio? No to nieźle. Wow, ale mi świeci tu. Ale fajne. Wow. Ale fajnie. Fajny smok. Podoba mi się. What the? This is for you, Spider. Wypad, wypad. Idę nie w tą stronę, halo. Ej, halo. Dobra, nieważne. What? Jezu, nic nie widzę tu, halo. Co tu się dzieje? Hoho! Jak cię kręcę, jak ja tu nic nie widzę, to... Co tu się odwala, halo? Ja nawet nie wiem, co tu się dzieje, bez kitu. Moi drodzy, serio. No bez kitu.
Ja pierdzielę. No bez kitu, ja tu nic nie widzę. Jezu, jak ciemno. Ho-ho-ho! Co tu się odpierdziela? Nie no, bez kitu. Uhu! Uhu! Ho-ho! Serio? Ocie panie. What the hell? Co tu się dzieje? Nawet nie wiem co ja mam tu strzelać teraz. Bez kitu. Okej. Killing I got left in me is killing you. And then what? Retire to the suburbs? Mow the lawn every Saturday and watch football on Sunday? That ain't you, Vince. You don't mow down lawns. You mow down lives. You're crazy. I'm a god now. Ooh. Not just man, not just machine, but a fusion of both. A new Zeus on high, ruling the new species of man. You could have been one of my cyber priests, serving with free will at my right hand. But I guess it's time to retire you, Mark Force, once and for all. You guessed wrong, Sloan. Dead wrong. Alert. Systems compromised. Unable to kill Sloan. I'm so sorry, Robert. What a waste! You've grown all soft. Politicians. Do you know they've been negotiating for peace with the Reds? Peace, Rex. Peace. Why can't we kill you? You pathetic son of a bitch. You ain't nothing but a bundle of wires and programs. There was nothing left of Rex Power Code when he found you. Just DNA. Without a soul. No. Dostał w nogę. No! I programmed you. I made you. I and your father. No! Rex, maybe turning you into a machine saved your life. But it never changed what really mattered. Your heart. But you also remember. Than a collection of wires and lines of code. I believe in you, Rex. Now just believe in yourself. Oh, no. No. Lights on. Elizabeth. Rex! You killed Colonel Sloan! I guess all that power just went to his head. So what now, Rex? They're gonna come in here and take everything. Your research, the weapons, the dragon's blood. Is that what you want? An army of monsters? That's what Sloan wanted, but I'm not him. I reactivated all the fail-safe booby traps in the bunkers. Just one push, and everything goes up in flames. You saved us, Rex. Or just maybe, Doc. This time, you saved me. No, Rex. We saved each other. Nie no, fajnie to wygląda. Kurczę, fajnie wyglądają te, powiem, te filmiki tutaj w tym dodatku. Z
Far Cry'a trójki. Serio. Nie no, fajnie to wygląda, kurczę, normalnie jak... Aj, szkoda gadać, fajna, fajny ten dodatek do Far Cry'a trójki, serio, przyznam wam. Kurczę, przyznam, że epicki jest ten dodatek. I powiem, że jest łatwiejszy niż ten, w ogóle ten cały Far Cry 3, co nie? Tam gdzie był ten... jak on się nazywał? Ten. Was? Jeszcze ten był, ten... w tej chwili już za bardzo nie pamiętam w sumie. Ale powiem, że epicki jest dodatek i gra, co nie? No i cóż, moi drodzy, co wam tu powiem jeszcze? Na zakończenie. Powiem wam, że moja ocena tego dodatku i tej gry, nie wiem czy uwierzycie w to czy nie, ale 10 na 10. Bez kitu, serio. 10 na 10. Normalnie max. Maksymalne, co nie, moja ocena. Nie, serio. 10 na 10. Serio. Mi się bardzo spodobały te smoki. Kurczę. Co tu jeszcze mi się spodobało? W ogóle ta walka. W ogóle powiem wam, że w tym dodatku jest według mnie łatwiejsza walka. Łatwiejsza jest niż w Far Cry'u trójce właśnie. No i cóż, moi drodzy, jeszcze wam powiem. Polecam zagrać w to. Bardzo polecam. No, przede mną już 3 części Far Cry'a, 4 praktycznie, bo jeszcze dodatek liczę. Tu już 4 części za mną Far Cry'a, jeszcze została mi 4. Nie wiem jak z Primalem będzie, ale powiem, że nie wiem, zobaczymy z tym Primalem. Ale tak myślę, że 4 też nagram, ale nie wiem kiedy w sumie. Jak będę miał pewnie więcej miejsca na dysku w sumie. Ale jeszcze pomyślimy, jak to będzie w ogóle wyglądać. No i cóż, moi drodzy, co jeszcze mogę tu powiedzieć, kurczę, no polecam zagrać, tylko tyle powiem. Epicki ten dodatek, jeszcze raz przyznam, jeszcze raz powiem i jeszcze raz epicki. Powiem, że tyle gier jest na świecie w ogóle, ale ta jedna mi się spodobała bardzo. Oczywiście też nie zapomnijmy o Wiedźminie. Właśnie, który według mnie jest też epicki. Ale powiem, że ten dodatek Blood Dragon, powiem, że mi się bardzo ten spodobał. To jest na drugim takim jakby miejscu, co nie? Właśnie. No i jeszcze w sumie nie zapomnijmy o Gothicu. Oczywiście mojej grze. Właśnie z dzieciństwa. No i... Co jeszcze można wam powiedzieć tutaj, kurczę, że widzimy się w kolejnych filmach, co nie, materiałach i cóż. Cześć, do usłyszenia.